Moi drodzy, film jest rozmazany. Nie zauważyłam problemów z kamerą podczas nagrywania. Nie byłam w stanie nagrać materiału raz jeszcze. 39. tydzień ciąży to nie jest dobry moment na słuchanie mojego wewnętrznego perfekcjonisty. Dlatego wybaczcie utrudnienia, a osoby wrażliwe na wrażenia estetyczne zachęcam do wysłuchania materiału i potraktowania go jako podcastu. Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ważnym temacie i problemie wielu osób, czyli o problemach jelitowych, problemach z trawieniem, głównie w temacie SIBO, czyli tego, co dotyczy coraz większej ilości osób. Pytacie mnie o to w komentarzach, dużo klientów się do mnie zgłasza i też w takim keto świecie przyjęło się, że keto leczy SIBO i wystarczy przejść na keto. Ja chcę pokazać Wam w tym filmie, że niestety keto wcale Waszego SIBO nie wyleczy. Dlaczego? Zapraszam na odcinek. Zacznijmy może od tego, czym jest SIBO. SIBO z języka angielskiego to skrót od Small Intestinal Bacterial Overgrowth, czyli inaczej mówiąc po naszemu, przerost bakterii w jelicie cienkim. One, jak się przyjęło, powinny być raczej w jelicie grubym, natomiast przerost w jelicie cienkim powoduje różne dolegliwości i objawy. Jakie to mogą być objawy? Przede wszystkim różnego rodzaju bóle brzucha po jedzeniu, ale nie tylko. Wzdęcia, gazy, zarówno biegunki, jak i zaparcia. Są pewne rodzaje, odmiany SIBO, które są bardziej zaparciowe, są pewne bardziej biegunkowe, ale są też takie, gdzie po prostu to nam się miesza, łączy i czasem jest taki problem, czasem taki. I wszystkie te problemy, które pojawiają się w kwestii układu trawiennego, w kwestii naszego przewodu pokarmowego i które niektórym osobom naprawdę mega, mega utrudniają funkcjonowanie, to właśnie wiąże się zazwyczaj z SIBO. Natomiast tych odmian SIBO jest wiele, ponieważ może to być właśnie zbyt duże wydzielanie przez nasze bakterie zarówno wodoru, i wtedy zazwyczaj mamy właśnie SIBO biegunkowe. Może to być przerost metanogenów, czyli za dużo metanu, tak zwane IMO już teraz się nazywa. I to jest właśnie zazwyczaj forma zaparciowa. Natomiast jest też SIBO siarkowodorowe, gdzie jest przerost siarki i to nawet nie bardzo jest w Polsce na ten moment testami na SIBO, które można sobie zrobić, nie bardzo jest diagnozowane. Także jakby jak widzicie, tych problemów jelitowych może być dużo i temat jest naprawdę złożony. I to, co jest dużym problemem u niektórych osób, to to, że SIBO bardzo lubi wracać i niestety nieraz terapie, szczególnie jeżeli nie są takie mega kompleksowe, a no nie jest łatwo to zrobić, chociaż się da oczywiście, no to po prostu leczymy się, potem to wraca, potem się leczymy i tak to trwa latami i latami i wiele osób naprawdę się zniechęca. No dobrze, powiedziałam Wam na początku, że dieta keto wcale nie leczy SIBO i chcę ten argument obronić. Ja wiem, że część osób, i zresztą ja też to polecam, przychodząc na keto odczuwa poprawę i mają wrażenie, że jakby właśnie wyleczyło się im u nich SIBO, nie mają już gazów, wzdęć, biegunek, zaparć itd. i czują się dobrze. Natomiast prawda jest taka, że w ogóle jakakolwiek dietoterapia, bo są one różne, również dieta ketogeniczna, nie leczy nam SIBO, ale po prostu zmniejsza bądź całkowicie praktycznie minimalizuje objawy. Z tym, że te objawy bardzo często wracają, jeżeli nie zaadresujemy głównej przyczyny. I to jest jakby bardzo częsty przypadek u mnie w gabinecie dietetycznym, gdzie zgłaszają się do mnie osoby, które na przykład są od roku, od kilku miesięcy, od dwóch, trzech lat na keto czy na low carbie. I rzeczywiście to SIBO po prostu na początku to była po prostu totalna remisja, fantastycznie ekstra się czuli. I albo wrócili do normalnego żywienia i się pojawiły znowu te objawy, albo wciąż są na keto, a objawy wróciły. I to jest właśnie przykład tego, że tak naprawdę sama dietoterapia, czy to samo przejście na keto,
bo nie jest to kompleksową dietoterapią, zaraz Wam to wyjaśnię, nie rozwiązuje tego problemu, który jest. Bo dawniej mówiliśmy, że SIBO to właśnie jest ten przerost bakterii i to jest problem w tym, że mamy za dużo tych bakterii i po prostu trzeba je zniszczyć, trzeba przywrócić tą równowagę i będzie wszystko ok. Natomiast według najnowszych badań, według najnowszych strategii leczenia SIBO, tak naprawdę to nie jest głównie przerost tych bakterii, a problem z gospodarzem, czyli problem z nami, z naszym układem trawiennym, ale też z naszym organizmem, zaraz Wam powiem o przyczynach. Dlatego też, jeżeli nie zaadresujemy głównej przyczyny, to samą dietą nie wyleczymy tego w całości, tylko możemy po prostu do tymczasowej remisji doprowadzić. Bo tak naprawdę bakterie są dobre i są ważne dla nas. One są nam potrzebne i powinniśmy z nimi żyć w symbiozie, bo więcej mamy w sobie bakterii niż własnych naszych komórek. Jesteśmy w około 60% naszymi bakteriami, a tylko w 40% i rzeczywiście to są nasze własne komórki, więc jakby te bakterie są ważne i po prostu ważne jest, aby z nimi żyć w symbiozie. Zresztą potwierdzają to takie badania, na przykład gdzie były robione testy na SIBO i wychodziło SIBO zarówno u osób, które miały objawy, te, o których Wam mówiłam, i u osób, których nie miały. Czyli sam ten przerost bakterii, nawet jeżeli jest ich za dużo, niekoniecznie oznacza, że ta osoba się źle czuje i że w ogóle ona o tym wie, bo po prostu funkcjonuje normalnie. Ale jeżeli jest jakiś problem już z nami, z naszym układem trawiennym, który może się już zacząć od tego, że mamy niedokwaszony żołądek, że mamy za mało enzymów trawiennych, że mamy problemy z produkcją żółci, że mamy niehigieniczny styl życia albo nieodpowiednie żywienie i przechodząc dalej, że właśnie z naszymi jelitami jest problem, no to wtedy rzeczywiście to SIBO zaczyna się objawiać albo się w ogóle pojawia. I teraz ważne jest, żeby się zastanowić, co tą przyczyną SIBO może być, no bo skoro samo żywienie nam tematu nie załatwi, no to jeżeli mamy zaadresować przyczynę, to musimy tą przyczynę też rozpoznać. Mogą to być różnego rodzaju niedobory pokarmowe, po prostu dieta mocno przetworzona, ale też takie niehigieniczne jedzenie, które po prostu nam nie służy. Bardzo często są to też właśnie problemy z naszym organizmem, na przykład po jakichś przybytych operacjach, czyli na przykład jakieś wzrosty pooperacyjne. I to też są rzeczy, które, no, na które trzeba już, zobaczcie, wpłynąć tak manualnie. I tutaj nieraz fizjoterapeuta i specjaliści, którzy mogą nam pomóc jakby w pracy z naszym ciałem, też są bardzo ważni. Często SIBO i inne problemy właśnie jelitowe pojawiają się po przebytych infekcjach żołądkowych, jelitowych. Ostatnio niestety COVID też okazuje się, że predysponuje do SIBO i do mnie też już przynajmniej kilka osób właśnie po przebytym COVID-zie się zgłosiło z takimi zaostrzonymi problemami i niestety SIBO tak zwane po-COVID-owe też istnieje. Poza tym również zaburzenia gospodarki cukrowej, czyli wysokie poziomy cukru, wysokie poziomy insuliny również często są połączone z SIBO czy z IMO. Tak samo jak niewyrównana praca tarczycy, czyli niedoczynność tarczycy też predysponuje do tego. Jeżeli przyjmujemy różnego rodzaju leki, inhibitory pompy protonowej, antykoncepcję doustną, czy wiele innych leków, na przykład antydepresyjnych, również może to rozwijać u nas właśnie te przerosty i dawać objawy SIBO, a także różnego rodzaju właśnie antybiotykoterapie, wyjałowienie przewodu pokarmowego, różne operacje też mogą na to wpłynąć. Tak samo jakieś przewlekłe infekcje, szczególnie na przykład Helicobacter pylori czy borelioza, też mogą wpłynąć na rozwinięcie SIBO. No i nie zapominajmy o stylu życia. Jeżeli mamy bardzo dużo stresu, to on też siedzi w tych naszych jelitach, też może wpłynąć na to, że rozwijają nam się tego typu problemy. A także jeżeli na przykład bardzo dużo trenujemy, czyli u sportowców nieraz rozwija się SIBO, ale z drugiej strony, jeżeli mamy bardzo taki siedzący tryb życia, niehigieniczny, nie ma tego ruchu, nie ma tej aktywności, to również może być tego przyczyną. Więc zobaczcie, że tych przyczyn jest po prostu ogromne spektrum i jeżeli na przykład, to taki najprostszy przykład,
powiedzmy, wprowadzimy antybiotykoterapię, dietoterapię przy SIBO, chwilowo na przykład przejdziemy na keto, będziemy się czuć lepiej, ale na przykład przeszliśmy jakąś operację i mamy wzrosty po tej operacji, których i tego problemu nie zaadresujemy, nie przepracujemy też manualnie, to po prostu to SIBO do nas tak czy inaczej wróci. Więc tutaj znalezienie tej przyczyny jest naprawdę bardzo ważne. I teraz kolejna sprawa, to jest zmiana naszego mikrobiomu, bo nie wiem, czy wiecie, macie oczywiście w opisie tego filmu podlinkowane badania, które potwierdzają to, co ja teraz do Was mówię. Natomiast już przy zmianie diety, na przykład na żywienie ketogeniczne, ale też na żywienie wegetariańskie, wegańskie, różne zmiany i szczególnie ograniczenia pewnych produktów, w ciągu 24 godzin zmienia się również nasza mikrobiota. I to właśnie może sprawić, że tak jak na przykład przechodzimy na keto, to rzeczywiście te objawy SIBO się wyciszają, dlatego że węglowodany, szczególnie węglowodany złożone, błonnik, to jest największa pożywka dla bakterii. I to nie znaczy, że one są złe, one są dobre. Natomiast jeżeli właśnie mamy pewne problemy i jemy węglowodany, jemy błonnik, to po prostu my gorzej reagujemy w tym momencie na te produkty, więc rzeczywiście wykluczenie ich z diety może nam przynieść korzyści, ale to są korzyści chwilowe. I to, co jest istotne, według najnowszych zaleceń, to odbudowanie naszej odporności, odbudowanie jakby tego, że my jesteśmy w stanie te węglowodany trawić, no bo jeżeli chcemy być zdrowi, to nie powinno nam zależeć na tym, żeby po prostu wyzabijać wszystkie nasze bakterie jelitowe, bo my powinniśmy żyć z nimi w symbiozie, tylko powinno nam zależeć na wyrównaniu tych poziomów i na życiu właśnie z taką różnorodnością. Ta bioróżnorodność naszego mikrobiomu świadczy o naszym zdrowiu. Natomiast rzeczywiście, stosując dietę eliminacyjną, eliminując te produkty, jest to jedna z metod pomagająca w wyleczeniu się, no bo najpierw musimy wyrzucić to, co nam szkodzi, żeby powoli, stosując też leczenie, antybiotykoterapię bardzo często, probiotyki, prebiotyki, prokinetyki i wiele innych metod, o których jeszcze będę mówić, plus właśnie tą eliminację, jesteśmy w stanie potem przejść krok dalej i z powrotem wprowadzać powoli te pokarmy i budować, odbudowywać naszą tolerancję na nie. I to jest ten krok, którego większość osób nie robi, i się zaczyna wszystko sypać. Przechodzimy na keto, przechodzimy na wege, wywalamy, u niektórych wywalanie mięsa, u niektórych właśnie przejście na takiego tak zwanego karniwora, czyli głównie jedzenie mięsa pomaga, więc tutaj też różne rodzaje SIBO, różne wrażliwości, różne nietolerancje. Ale później jakby zostajemy w tym bardzo długo, a to jest błąd, bo coraz bardziej zubożamy tą naszą mikroflorę, no i tym samym no po prostu nie jest to skuteczne leczenie. Ale co ciekawe, i to jest właśnie kolejna z przyczyn, dlaczego większość tych diet nie działa, to jeżeli powrócimy do wcześniejszego żywienia, tak? Czyli powiedzmy w ciągu 24 godzin, jeżeli coś eliminujemy, jesteśmy w stanie już zmienić po części nasz mikrobiom. Natomiast w ciągu 48 godzin, czyli w ciągu 2 doby trwa przywrócenie tego mikrobiomu, który był wcześniej, jeżeli na przykład wracamy do naszej wcześniejszej diety, tak? Wiadomo, że na keto różne enzymy nam się zwiększają ich ilości i zmniejszają. No jemy mało węglowodanów, ale jemy z kolei dużo tłuszczów, więc to może nam pomóc, tak jak mówiłam, tymczasowo, ale na dłuższą metę nie jest to jakby rozwiązanie problemu. Czyli moi drodzy, podsumowując, bo temat jest bardzo rozległy i za tydzień pojawi się kolejny film już z konkretnymi wskazówkami na to, w jaki sposób podejść rzeczywiście do leczenia SIBO i dostaniecie po prostu takie tipy po kolei, co warto zrobić, chociaż oczywiście, jak mówię, to nie jest jakby uniwersalne, bo każdy przypadek jest inny. Natomiast podsumowując, żywienie ketogeniczne, dzięki temu, że ograniczamy węglowodany złożone, może nam pomóc w obniżeniu i w zniwelowaniu tych objawów, które mamy SIBO, ale musimy do tego dołożyć leczenie, dołożyć odpowiednią dietoterapię i nie trwać w takim, na przykład, nie wiem, 20 gramach węglowodanów netto przez bardzo długi czas, bo to właśnie jest błąd, który wiele osób popełnia, czyli za długo jest na tych dietach restrykcyjnych, łącznie z takim
mega niskowęglowodanowym keto. I tutaj przykładem jeszcze, i też Wam to podlinkuję, jest bardzo ciekawe plemię Hadza, które no, żyje w taki sposób, jak tam przed kilkuset laty albo i dawniej żyli nasi przodkowie. Oni wciąż jakby w tym trwają. I oni, słuchajcie, jedzą około 70 do nawet 100 gramów błonnika na dobę. I są super zdrowi, nie mają biegunek, zaparć, wzdęć, bólów brzucha, nie wiedzą w ogóle, co to jest. Natomiast przeciętnie ludzie, czy to na keto, czy nie, spożywają nawet mniej niż 20 gramów tego błonnika. Więc jest ta dieta rzeczywiście zubożona. No i te problemy są. Dlatego to nie ograniczenie błonnika, a po prostu przywrócenie tej różnorodności i naszej tolerancji na wiele produktów jest tutaj kluczowe i najważniejsze. No dobrze, czyli keto może pomóc. Ja wręcz zalecam żywienie ketogeniczne odpowiednio prowadzone przy problemach, czy to z SIBO, czy IMO, czy różnymi nieszczelnościami, jeżeli chodzi o nasze jelita, bo to też ma działanie przeciwzapalne. Natomiast musimy jakby pamiętać o tym, że to nie jest wszystko, to nie jest jakby cała dietoterapia i całe leczenie i powinniśmy zadbać o siebie jeszcze bardziej kompleksowo. Dajcie znać, czy ten temat Was interesuje. Za tydzień zapraszam na już konkretne wskazówki, co po kolei zrobić, jeżeli ten problem nas dotyczy, jeżeli chcemy odzyskać zdrowie i poczuć się lepiej. Dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia. Cześć!